Dzień dobry. Dzisiejsza recenzja kinowa będzie lekko nietypowa. O ile w dalszym ciągu mówimy tutaj o wysokobudżetowym blockbusterze, tym razem nie jest to kino superbohaterskie. Nie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o lochach i smokach. Foolish girl. Nie o tych. Mowa o Dungeons and Dragons Honor Among Thieves, czy też po polsku Dungeons and Dragons Złodziejski Honor. Nie jest to najgorsze tłumaczenie, ale serio nie można było przetłumaczyć tego dosłownie? Honor wśród złodziei to przecież taki zwrot jest. Światowa premiera miała miejsce 31 marca 2023 roku, natomiast Polska dopiero dwa tygodnie później, 14 kwietnia. Za reżyserię filmu odpowiada Jonathan Goldstein i John Francis Daly. Epicka przygoda. Bard, wojownik, magi druid, czyli ekipa mocno niezorganizowanych poszukiwaczy przygód. Podejmą się oni kradzieży pewnego cennego artefaktu, by odzyskać honor i coś bardziej cennego. We'll be ready. Nazwa filmu, albo raczej jego pierwsza część, jest oczywiście nieprzypadkowa, bo twórcy stworzyli historię osadzoną w uniwersum, którego źródła sięgają papierowego RPGa. Nie jest ona jednak adaptacją jakiejkolwiek kampanii, ani też nie ma nic wspólnego z filmem z roku 2000, ani jego dwiema kontynuacjami. Tak? Ja też nie wiedziałem, że takowe istnieją do momentu pisania tej recenzji. W każdym razie twórcy wykreowany świat wykorzystali do stworzenia prostej, a zarazem naprawdę przyjemnej przygody, gdzie czuć miłość autorów do źródła, a nie tylko wykorzystali w miarę rozpoznawalną markę jako trampolinę do marketingu. Widać, ile tam kreatywności w kreowaniu różnych stworzeń i bawienia się oklepanymi schematami, czy raczej naszymi przyzwyczajeniami do nich. Pojawia się smok? No to wyobraźcie sobie, że zamiast zionąć ogniem, to pluje skałami. Albo jest wersja smoka, który jest tak tłusty, że ledwo potrafi się poruszać, a i tak stanowi przy tym olbrzymie zagrożenie. Tak samo jest takie cudo jak sowodźwiedź, który wygląda absolutnie fantastycznie w tym filmie i w sumie pojawia się mnóstwo stworów wyjętych z żywcem z gatunku fantazy, a jak się zatem domyślam, samych lochów i smoków. Na każdym kroku można zobaczyć różnorakie humanoidalne ptaki czy koty. Fani D&D, nie zjedźcie mnie za takie uproszczenia, proszę. I co najważniejsze, widać na ekranie, że to są ludzie wepchani w te naprawdę absurdalne kostiumy, a jeśli jest odwrotnie, to szacunek za tak dobre CGI. Nie wchodząc zbytnio w fabułę, no to jej duża przewaga jest w tym, że nie robi jakiejś ambitnej, epickiej historii o walce siłami zła, co też w filmie jest, ale bardziej stanowi on czynnik odpowiadający za niektóre zdarzenia, ale nie są one osią centryczną całego filmu. Po prostu stara się być mocno przyziemną opowieścią o bandzie przegrywów, którzy myślą, że ich wyprawa będzie rozwiązaniem wszystkiego, co złe w ich życiu, by dzięki temu po prostu wyciągnąć lekcję. Bo tak, Złodziejski Honor jest zdecydowanie o postaciach, a nie o samej historii. Każda z nich podąża jakąś drogą i przechodzi przemianę na czele z przesympatycznym Chrisem Pine'em w roli Barda, który musi się też nauczyć być rodzicem. Ale to nie jest jedyny świetny występ. Justice Smith jako niezbyt pewny siebie czarodziej jest bardzo przekonujący, podobnie jak kradnący każdą scenę Hugh Grant. Michelle Rodriguez jak zwykle w swoim żywiole i bardzo też cieszy, że Sophia Lillis rozwija dalej karierę po to. Film jest też naprawdę dobrze wyreżyserowany. Wszelkie sceny akcji są bardzo płynne, nie ma masakrowania ich mnóstwem cięć, kadry robią robotę. W filmie jest też pewna dość długa scena ucieczki i ona jest zrobiona jako jedno płynne ujęcie. Cholernie robi to robotę. Widowisko zapewnia też solidną dawkę humoru, gdzie wychodzi on bardzo naturalnie, poprzez zwyczajne interakcje między bohaterami i ich różne, nieraz nieodpowiedzialne zachowania, jednocześnie cały czas poważnie traktując przedstawiony świat narracji. Co też pozwala na to, że jeśli mamy lekki patos, sytuacja robi się niebezpieczna, to my jako widz potrafimy się też po prostu w seans zaangażować. Naprawdę, nowe tytuły od Marvela i DC powinny właśnie z tego filmu brać przykład. Film jednocześnie jest przystępny dla wszystkich, nie zmusza do zapoznania się z materiałem źródłowym, by go zrozumieć. Jednocześnie, patrząc po opiniach, stara się naprawdę szanować korzenie, z których się wywodzi. Czy ten film nie ma wad?
Nie powiedziałbym. Są pewne elementy, które uważam, że wymagałyby lepszego nadbudowania, by kiedy z nich korzystać w fabule, nie mieć wrażenia, że tak trochę z tyłka się wzięły. I też trochę byłem zażenowany, jak w ciągu niecałych 2 minut na ekranie padły praktycznie jedno po drugim słowa takie jak Wybrzeże Mieczy, Wrota Baldura, Neverwinter. I oczywiście, to są elementy świata Forgotten Realms, ale tak nienaturalnie to wypadło, jakby twórcy na siłę próbowali nam przekazać informację: ej, to jest D&D, jakbyś nie zauważył, co przy całej subtelności tego filmu mnie trochę zaskoczyło. Czy film polecam? Tak, dajcie mu zarobić, bo na razie ten box office w porównaniu do budżetu nie zachwyca, ale dzięki szeptanemu marketingowi może się jeszcze to uda odratować. Dajmy szansę kinu fantasy z powrotem, na świecie, a nawet i w Polsce. To wszystko na dziś. Trzymajcie się, następny materiał to będzie Power Rangers. Idźcie do kina, póki film jest puszczany. Hej!